Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich świętych oczywiście. Jezusa, Maryi i tych, którzy pomagają w kosmosie przyciągnąć jak największą ilość aniołów do nieba. Taka jest misja całego nieba, aby zbawić aniołów, którzy chcieli swojego domu prywatnego, niezależnego, z tego powodu powychodzili z nieba i teraz jest problem. Poważny problem, bo dalej by chcieli tu żyć, ale są trudności ogromne, żeby tu żyć. Wszystko się nam wali na głowę, powstają jakieś systemy różne, materialne. Dostajemy ciało, rodzisz się, nawet nie wiesz, dlaczego dostajesz to ciało. Nie znasz swojego ciała. Dopiero medycyna troszkę rozszyfrowuje, co to za ciało, o co tam chodzi. Jakby nikt tam nie zaglądał do środka, to byśmy dalej nie wiedzieli, co to jest w ogóle. Samo ciało, co dopiero duch. Więc nie wiemy, skąd przychodzimy i dokąd idziemy. Dlatego jest ważne zbawienie, jest ważna informacja od Jezusa, którą przyniósł na ziemię. Potem były rozmowy różne przez Ojca Pio, abyśmy mogli zgłębić tą prawdę. Kim jesteśmy i po co tutaj się znaleźliśmy? Jaka była przyczyna i jaki jest skutek? Teraz jest problem, jak mówię, aby jednak mimo tego, co się dzieje w światach różnych, a wszędzie są to światy materialne, wizualne, oparte głównie na wodzie, bo jak tam, gdzie nie ma wody, nie ma życia, Ojciec Pio mówił, w kosmosie. W niebie już nie potrzeba wody, bo tam jest zupełnie coś innego, inna siła, inna energia, ale jest coś na podobieństwo. Jest coś z nieba, jest coś na ziemi z nieba, tak jak Ojciec Pio mówił, więc nasze myśli, nasza twórczość, nasze samopoczucie wewnętrzne, nasze szczęście, jakie odczuwamy od czasu do czasu, radość, nawet, nawet z drobnych rzeczy. I też nie wiemy, dlaczego się cieszymy. Coś nas tutaj, coś się w nas gotuje, jakieś reakcje zachodzą, ale nikt nie wie. Psychologia się tym zajmuje, różne nauki. Ale nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego myślimy, dlaczego odczuwamy. I też jest zagadką, jak stracimy na przykład zmysły, stracisz przytomność, to nie cieszysz się, nie wiesz, jakby zanika wszystko i tego też nikt nie wie, dlaczego tak jest. Więc same tajemnice i w tych tajemnicach musimy znaleźć jakąś iskrę, która by nas poprowadziła do zrozumienia tych wszystkich procesów materialnych, psychicznych, duchowych. Bo mało kto tak do głębi się nad tym zastanawia. Życie powszednie, takie jakie mamy, to praktycznie nikt się nie zastanawia. Ktoś cię wkurzy, no to jesteś wkurzony. Ktoś cię pocieszy, ktoś ci dobre słowo powie, to się cieszysz. I nie wiesz dlaczego. Masz swoje różne przekonania, swoje doświadczenia i wiesz, co ci może sprawić radość, a co ci może sprawić przykrość. I tym żyjesz. Na poziomie takim właśnie nieświadomości ostatecznej. Takie jak wszyscy żyjemy, zwierzęta też tak żyją. Pogonisz jakieś zwierzę, no to będzie uciekało, bo się boi. Na psa nakrzyczysz, to będzie uciekał, ogon będzie podwijał pod siebie. Nakrzyczysz na kota, to ci obsika buty. No i tak to właśnie jest. A my, idąc wzorem synów i córek światłości, jakby Jezus i Maryja i inni wielcy, którzy byli podobni już miliony, tysiące lat temu na planecie, pokazywali, mówili, ale widzicie, jak jest trudno się przebić przez skorupę materii, przez skorupę naszych zmysłów, bo wciąż jest ciężko. Wciąż ta wiedza nie dociera. Dociera tylko to, co widzimy, to, co słyszymy i to, co nas dotyka. Przez skórę. No to tylko to głównie działa tutaj. Tu jest to niebo,
jakby takie skurczone, niewielkie. Mamy prawo do szczęścia, jak ojciec mówił, że każdy ma prawo do szczęścia, i to ateista, i nieateista, i każdy do jakiegoś szczęścia ma prawo, skoro tu już jest i odczuwa te wszystkie radości, przykrości zmysłami. No to jakieś szczęście to jest, ale nam chodzi o coś większego. Aby się nie wiązać z materią skończoną, przemijającą, bo postać tego świata przemija, jak mówił Jezus, tylko nas interesuje życie wieczne. Przyglądając się w ten świat, obserwując go, to widzimy, że się wszystko w nim zaczyna i za chwilę się kończy. Coś się zaczyna i coś się kończy. I musimy ten problem filozoficzny, duchowy, co dzień sobie rozwiązywać, szukać odpowiedzi, szukać, co jest powodem tego. Jak się znajdzie, to już wiemy, na jakiej jesteśmy drodze, na jakiej jesteśmy ścieżce i nic nas już z tej ścieżki nie wycofa. Bo wiemy, czujemy wewnętrznie, że to jest to. To, co mówili apostołowie do Jezusa: Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Więc jak to znajdziesz, te słowa życia wiecznego wewnątrz siebie, wewnątrz swojej świątyni, wewnątrz swojej twierdzy duchowej, no to już jesteś zbawiony. Pomimo, że będziesz cierpiał, będą na ciebie krzyczeć, będą cię bili, baty dostaniesz, to ale to w ogóle już nie przeszkadza. Wiesz, jaka droga jest i ufasz tej sile, tej energii, temu Bogu, który w nas jest, tej duszy, która w nas jest, i rozszyfrowujemy i wiemy, że jesteśmy duszą Boga, bo Bóg tak odczuwa podobnie jak my, wewnętrznie, nie mówię, że zewnętrznie, cieleśnie, bo Bóg nie ma ciała takiego, jak tutaj. Bóg ma ciało, też może się rozszczepiać na wszystkie możliwe sposoby. Ojciec Pio mówił, że Bóg ma też ciało. Jest ojcem i matką. Są kochankami, tak Krishna ze swoją żoną. Symbol energii właśnie żeńskiej i męskiej. Jest ta energia w niebie. I my też na to podobieństwo jakby jesteśmy w tej płci, ale ta płeć spełnia różne warunki i podlegamy pewnym warunkom, bo żeby przetrwać, to musimy jeść, żeby przetrwać, musimy się mnożyć. I przy okazji mamy z tego powodu jakieś tam przyjemności podłączone są, bo nikt by się nie rozmnażał, gdyby nie było przyjemności. Zauważcie, że całe nasze życie jest skupione na przyjemnościach. No bo tak jest w niebie. Dlatego na pragnieniach. Na pragnieniach piękna i dobra. I tu też chcemy tego samego. Cokolwiek robisz, to szukasz w tym przyjemności, smaku. A wszystko, co jest niedobre, brzydkie, co ci robi, co ci czyni przykrość, to się nie wchodzisz w to w ogóle, nie chcesz tego. Nikt nie chce cierpieć. Tylko każdy chce żyć przyjemnościami. Bo przyjemności są, dają życie, dają chęć, dają ogień i dają wieczność. Ale jeśli się nie zrozumie zmysłów ludzkich tu na ziemi, no to będziemy żyć przyjemnościami tego świata i one się skończą. Tak koło 70, 80, 90 te przyjemności się kończą. A dla niektórych już dużo wcześniej. Jak dla tego dziecka, które zginęło ostatnio. Starszy pan, no już miał jakąś chorobę umysłową i to tak jest. Dużo jest ludzi chorych bardzo i nie wiedzą, co robią. No, jeszcze są na jakichś tabletkach albo na jakichś narkotykach, to pobudza bardzo i szaleją. Gdzieś tam właśnie też pokazywali ostatnio, rodzina wezwała karetkę i policja, bo chłopak, ich syn, młody tam, nie wiem, 20-letni czy ile, no to się naćpał i latał z nożem po domu i nie wiedział, co robi w ogóle. Taki dostał głupawki kompletnym. Chciał wszystkich zabijać. No to przyjechała policja, no to policjant też dostał nożem. Dźgnął go lekko, ale nie tak mocno. W każdym razie obezwładnili go. Nie wiem, czy go, już teraz nie wiem, ale chyba zginął, zdaje się. Bo w samoobronie policjant drugi
chyba tam coś strzelił. No bo jak ten dźgał nożem, to nie do opanowania. I widzicie, jak wrażliwe są ludzkie zmysły, ludzkie ciało i przemiana materii. Wystarczy zmienić strukturę chemii w organizmie, ona już głupawki dostaje. Więc dlatego trzeba uważać na takie wszystkie chemiczne środki, żeby nie wąchać za dużo też klejów różnych. No, moja mama na przykład, ale pracowała w fabryce obuwia. Zawsze był ten klej w domu, pamiętam, zapach kleju, właśnie buta premu, bo tam kleili te buty, podeszwy i tak dalej. Nie, nigdy nie była naćpana, bo to trzeba tak blisko i długo, a to było tak z daleka ogólnie, tam były wieczniki jeszcze, to więc nie. W każdym bądź razie od tych klejów no, dostała ostatecznie raka, żołądka. Bo to tak źle wpływa i dlatego ci, którzy na przykład mają problem z narkotykami, to im zęby wypadają. Znałem takiego człowieka też. Pierwsza rzecz to zęby wypadają. Słabe się robią dziąsła. Więc musimy zrozumieć życie. To jest podstawa. Zrozumieć życie i nie pakować się tylko w to życie. Trzeba mieć głębsze przemyślenia, aby dotrzeć do swojej twierdzy, do swojej wnętrzności duchowej. Bo do tej fizycznej, no to nawet nie mamy jak, żeby tam zaglądnąć. Się przetniesz, otworzysz sobie brzuch, pooglądasz i co? Ja oglądałem akurat wnętrze człowieka, bo kiedyś jak byłem rejestratorem medycznym, no to sobie załatwiłem sekcję zwłok. Byłem na takiej sekcji zwłok i widziałem, jak rozcinał brzuch, to wszystko płuca pokazywał, jak opalaczy, czarne jak smoła. Trepanację czaszki, widziałem też, jak pokazywał mi ten pan zawał mózgu. I takie różne rzeczy, więc nas interesuje przede wszystkim to, co jest wieczne. Wieczna jest w nas dusza. Ciało, no cóż ciało. Ciało jeszcze parę minut i już go nie ma. Więc nie ma się za bardzo co tym ciałem przejmować. Bo najważniejsze jest zbawić się, ojciec mówił. Nie, człowiek się rodzi na ziemi nie po to, żeby się dorobił. No bo co, dorobisz i tak umrzesz, no to co, nie będziesz miał tu pałaców wiecznych, ani jachtów, ani samolotów, ani rakiet, gdzie byś se mógł latać jakieś po kosmosie, no nie ma szans, wylecisz, to nawet nie zdążysz przylecieć i już umrzesz w międzyczasie i jeszcze walniesz w jakieś drzewo tą rakietą. Więc tak musimy myśleć. Najważniejsza jest właśnie wewnętrzna jaźń, spojrzenie w przyszłość, spojrzenie z nadzieją i wiarą w życie wieczne. A ciałem możemy tego dokonać, bo mamy świadomość w ciele, więc ciało też powinno być w tym zaangażowane. Dlatego tak ważna jest edukacja. Tak ważny jest dobry system edukacyjny, a nie jakieś ideologie marksistowskie, leninowskie, liberalne, jakieś postkomunistyczne, komunistyczne, jakie teraz się dzieją. To wszystko jest źle. Trzeba iść taką drogą Kościoła, czyli Jezusa, który założył ten Kościół, ten ruch taki. I on właśnie o tych ostatecznych rzeczach mówił. Mówił, że on nie jest z tego świata, nie przyszedł z tego świata. Powiedział, że nie wiecie skąd przychodzicie, a ja wiem skąd przyszedłem. I tłumaczył im to. Ewangelie to prawie nic o tym nie mówią, malutko. On z nimi był długo i rozmawiał. Wiecie, jak się to rozmawia wieczorami, całymi dniami. Miał tych uczniów swoich i uczył ich tego wszystkiego, ale nie zostało to przekazane. W zasadzie prawie 100 lat po śmierci Jezusa dopiero zaczęli coś tam pisać. Także to już jest dużo. O wiele za późno. To tak jakbym ja tu teraz mówił i za 100 lat ktoś to, ludzie tam słyszą, wy to słyszycie załóżmy, jeden drugiemu coś tam przekazuje i to trwa przez pokolenia i dopiero w którymś tam pokoleniu za 100 lat to zaczynałem pisać, o czym ja mówiłem. No to bez sensu. Przecież nikt nie powtórzą tego. Nie ma szans nawet. Zawsze to jest głuchy telefon i na końcu wyjdzie trochę inaczej. Więc tak to działa. Dobrze, kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Pomódlmy się w naszych sprawach, również o spokój, o to, żeby jakoś to się w Polsce działo pozytywnie. Sięgnęliśmy dna jednak, ja już muszę to powiedzieć. Już jestem pewny na 100%,
tego, że wybory w Polsce zostały sfałszowane na 100%. Miały być jakieś tam komisje, które sprawdzają OBWE. Tak krzyczeli, że będzie OBWE. No niestety już się umówili wcześniej, że tylko taki sygnał, że są szczerzy, że OBWE będzie i tak dalej. Wszystko załatwili tak, wszystko było zaplanowane wcześniej, skoordynowane, że w ten sposób zaskoczą PiS, czyli sfałszują wybory innym sposobem. I zostały sfałszowane. Dlatego tak się działo. Że słupki, zawsze prognozy wszystkie były takie, że prawie 10 punktów procentowych PiS miał górką. A jak już zaczęły się wybory, to jeszcze do 21 jeszcze słupki były duże. Prawie 8-10% blisko było, PiS wygrywał. No ale jak już po 21 zauważcie, że PiSowi spadało, a tym wszystkim szło w górę. No wszystko, były grupy, które jeździły i karty podpisywały za tych, którzy nie głosowali. Część wyrzucili kart. No i tak się to stało. Na pewno na 100% wam muszę powiedzieć. Na 100%. Tak jak na 100% był zamach smoleński, to o tym ojciec Piona mówi, tak dzisiaj wam mówię, na 100% zostały sfałszowane te wybory. No cóż, ktoś za to odpowie kiedyś. Ale widocznie tego kopa potrzebujemy jeszcze, bo za słabo. Za słabo wierzymy, za słabo się zastanawiamy. Bardziej trzymamy z ateizmem, z komunizmem, z lewactwem, ze zmysłami, które są źle wykorzystywane przez człowieka, niż tym, co jest piękne, co jest wieczne, o czym mówił Jezus. A on mówi o systemie miłości. Więc módlmy się za tych wszystkich, którzy robili przekręty tego typu i o spokój na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, a tam jest niebezpiecznie, robi się coraz gorzej. Więc módlmy się, żeby się spełniły rzeczy dobre dla wszystkich, a w szczególności dla Polski, abyśmy mogli spokojnie w miarę tutaj żyć. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Wkładamy do koszyczka Ojca Pia wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze operacje, tam prosicie o zdrowie, o oczy dla kogoś. Wszystko to wkładamy, modlimy się, aby dobry Bóg, żeby się spełniła Jego wola, a nie nasza. Zawsze to Ojciec Pio podkreślał, bo nieraz pytałem o kogoś i się modliłem za kogoś i ojciec odpowiadał, tak, czasami biorę i nawet komuś innemu muszę dać, bo musi się spełnić wola Boża, bo Bóg wie wszystko. Najpierw wola Boża, a potem wola nasza. Dobra, to przeczytam wam wiersz Maćka. Z 2015 roku, 18 października napisał. Bez tytułu. W Tobie wieczne światełko adoruję tęsknotę skrywaną w głębinach Twego istnienia. Adoruję Ciebie bijącą w ciele. Adorujesz Ty, światełko, sycona Jego bezkresem. Adorują Ciebie wszystkie światełka nieba, jak opłatek otoczony wieńcem światła. Jesteś wskrzeszona do życia, poza granice kształtów, zapachów i form. Bije serce, niezniszczalny procesor życia. Bije Twoja linia życia we wzajemnej adoracji odkrytych światów. Płyniecie rozświetloną drogą, aż wyskoczycie z siebie, aż stopicie się w absolutną jedność nieba. No. Maciek, co jeździł na rozmowy. Nieraz byliśmy razem. Przypominam, bo to warto wiedzieć. Ta informacja jest bardzo ważna, wbrew pozorom. Jeszcze jakąś myśl z drugiego tomu. Także widzicie, jaka jest sytuacja w Polsce. Jest bardzo źle i niebezpiecznie. Mówiłem już o tym, jaki jest plan. Federacja
państw. Tusk podpisze wszystko, jeśli będzie premierem, bo jeszcze nie wiadomo, jak to może być. Się okaże, jaka jest wola ludzka. Wola Boża była całkiem inna, żeby wybory wygrał PiS, ale widzicie, się nie spełniło, bo tak żeśmy sobie dali czadu sami. Tak samo pamiętam, jak ojciec Pio mówił, że nie było wolą Bożą, aby Aleksander Kwaśniewski został prezydentem. No a jednak były głosy i przegłosowali. Komuniści przegłosowali głównie. Tak samo jak nie było wolą Bożą, to też mi ojciec Pio na rozmowach mówił, to, że Tusk razem z Wałęsą obalili premiera Olszewskiego. Też to nie było wolą Bożą. Bo wtedy właśnie byłoby koniec z komunizmem. Już by zupełnie inny styl, byliśmy już bardzo, bardzo daleko do przodu. I Unia by nam nie zagrażała, tak jak teraz nam zagraża. Bo robi takie głupoty, że przewróci świat do góry nogami. Taka jest Unia Europejska. A nasi posłowie, postkomuniści lubią, jak ktoś nimi rządzi. Więc jadą do tej Unii, tam się cieszą, mają ogromne... sale, cieszą się, wszyscy opowiadają. Tak komuniści żyli, bo byli zadowoleni, jak Rosjanie tu rządzili nimi. No to tak to samo się dzieje teraz z Unią, tą opozycją. Jedzie tam do tej Brukseli, jest parlament piękny, tam wszyscy przemawiają, a oni tylko słuchają, klepią, głosują za, bo to cieszą się, że ktoś nimi rządzi. No to źle. I ojciec Pio wtedy powiedział, że będziemy na kolanach zdobywać wolność z powrotem. No i widzicie, na kolanach. I jeszcze raz teraz nas rzucili w błoto. Sięgnęliśmy dna, że tak powiem teraz. Przez te wybory. Kiedyś to wyjdzie, to fałszerstwo. Tak jak wyszło fałszerstwo, że Smoleńsk był tylko wypadkiem. Nie, było zaplanowane wszystko. Tak samo zaplanowali te wybory, abyśmy przegrali. Na tyle wygrali, żebyśmy nie mogli rządzić, żeby PiS nie mógł rządzić. A było wolą Bożą, żeby PiS rządził dalej. No ale trudno. Oni wszystko teraz rozwalą dla idei Niemiec i federalizacji państw członkowskich. No to już żeśmy się załatwieni. Ale miejmy nadzieję, że niebo nam pomoże. Jakoś to wszystko się będzie, PiS będzie twardo stawiał się. Prezydent będzie wetował wszystko. I oni nie będą mieli... trzy piąte, tak? To jest chyba w głosowaniach i nie, miejmy nadzieję, że nie będzie przechodziło to, co by chcieli złego zrobić dla Polski. Ale to już oni się będą tym zajmowali. A my czy tutaj czytamy? O duchu. Czytam. Jest pewne, że jeśli ktoś nie słucha nauki o czynieniu dobra, o nieagresji, o szacunku w stosunku do innych, o serdeczności, gościnności i wierze, i jeśli nie będzie umiał na to na co dzień korzystać z tych cnót, zmarnuje swoje życie, nawet gdyby szczycił się bogactwami, cennymi talentami i wysokim wykształceniem. Jeszcze jedna myśl. Psychologia ogólna kreuje rzeczywistość jako jedyne pole działania cywilizacji. Czy taka ma być prawda cała? Na pewno nie. Nie ma w niczym jasności. Po co więc takie kategoryczne zapewnianie o prawdzie? Czy Bóg został już wykluczony, jak w większości terytorium kosmosu? Ziemia to jeszcze ostoja Boga, tak jak Polska dla innych krajów. I ostatnia myśl. Nie trzeba szukać ruchów społecznych, partii czy czegoś innego. Dusza nasza jest tak bogatą dziedziną do zrealizowania się we własnym życiu, że wystarcza za wszystko i jeszcze czasu jej braknie. Zajęcie się bezinteresowną miłością oznacza pracę na całe życie. Każdy system społeczny wcześniej czy później upada. Unia Europejska również upadnie. Trwać będzie wyłącznie miłość i samo urzeczywistnienie siebie, a do tego nie są konieczne żadne szkielety. No trochę to nie jest do końca prawdą, co tu napisałem, bo szkielety są potrzebne. Widzicie, mamy ciało, szkielet i dusza w tym szkielecie funkcjonuje. To trzeba jakby rozszerzyć to spojrzenie. Bez edukacji, bez dobrej filozofii nie da się w ogóle iść do przodu. Będziemy się kurczyć i coraz więcej zła będziemy robić. Jeśli
w naszej filozofii myślenia są dobre idee, jak system miłości na przykład, no to będziemy się rozwijać i szli ku Bogu. I dlatego w państwie jest tak potrzebna duchowa polityka, duchowa ekonomia, bo polityka jest duchowością, a duchowość jest polityką i ekonomią również, bo to dusza myśli, dusza przelicza wszystko. Jeśli twoja dusza będzie czysta, dobra i piękna, to i państwo, i struktury, i szkielety państwa też będą dobre. Nie? Tak mi się wydaje. Dobra, to tu sobie zaznaczę. Dobra, to już dzisiaj bez rymowanki, bo mi coś tam w gardle się jeszcze dzieje. A kupiłem sobie węgiel. Właśnie taki byłem w sklepie. I będę się zwęglę się trochę, jak mówił pan doktor Jaśkowski. Ja pamiętam w dzieciństwie węgiel był podawany głównie dla oczyszczenia, dla zatamowania jakichś tam rozwolnień i tak dalej, ale też ktoś tam też właśnie to odkrył, że węgiel pomaga również na wirusy. Więc dzisiaj sobie już tam zmieliłem trochę. Raz wypiłem, to z 5 razy trzeba wypić. Co 5 godzin parę razy, no. I może mi się to poprawi jakoś, ale już jest, bo miałem podgorączkowy stan. Musiałem jakieś tabletki, jakieś coś, próbowałem różnych naturalnych, ale to nie pomaga. Jednak chemia trochę jednak pomaga. Ojciec mówił tak, kiedyś pamiętam, do mnie, że człowiek już jest, chociaż ja nigdy tabletek nie zażywałem, czasami od bólu głowy tylko i tak dalej. Nie zażywam, ale w pożywieniach, w tym wszystkim jest tyle już chemii, że zatrute jest powietrze, woda i jedzenie, ojciec Pio mówił. I tak jesteśmy schemizowani już, że czasami jeszcze tylko tabletka, chemia może pomóc. No ale trzeba stosować i takie naturalne. Trzeba przechodzić na żywienie bardziej ekologiczne, naturalne odżywianie się, mniej chemii. To i wtedy i zioła będą pomagały. A tak to nie za bardzo. W każdym bądź razie spróbujemy na przeziębienia, na grypy, na gorączki, właśnie ten węgiel. Grillowy węgiel wystarczy, bo to jest ten sam węgiel. Właśnie wziąłem, kupiłem taki cały worek. 20 zł to kosztowało. Zmieliłem na proszek. Zalać wodą trochę. Poczekać i wypić. Od czasu do czasu. Zwłaszcza jak właśnie takie przeziębienia idą, mocne gorączka. Dobrze, to trzymajcie się systemu miłości, trwajcie przy Bogu, przy idei Platona, o ideach Platona to słyszeliście, i przy idei Jezusa, bo to są te same idee, wielkich, starożytnych filozofów, to też są bardzo te same idee, oprócz Lenina, Marksa i Engelsa, te trzeba odrzucać, a niestety nasza opozycja żyje tymi ideami postkomunistycznymi, lewackimi, dlatego trzeba je gonić, ile się da. No widzicie, jak nas teraz oni nas zagonili w kąt, bo sfałszowali wybory i co? I teraz będą rządzić i rozwalą wszystko, co się da już do końca. Ale może będzie jakoś. Trzymajcie się i pa, pa.